Cześć. Dzisiaj recenzja Infinity 08 W ogóle jest to mój pierwszy telefon tej marki, która ma dość ciekawą historię. Firma powstała w 2011 roku, kiedy spółka Transion przejęła francuskiego Sarzema. Na pewno starsi widzowie kojarzą telefony Sarzem. Może nie były one jakoś zbyt popularne, ale sam kiedyś takiego miałem. Siedziba firmy znajduje się w Chinach, a dokładniej w Hongkongu. Ale same telefony Infinitix są projektowane w placówkach badawczo-rozwojowych zlokalizowanych we Francji i Korei. Natomiast bardzo dużą popularność marka zdobyła w Afryce i Azji, głównie w Egipcie, Nigerii i Indonezji, czyli rynkach, gdzie dość istotna jest cena samego urządzenia. Infinitix wyspecjalizował się więc w tanich, budżetowych smartfonach, ale stara się je wizualnie wyróżnić i sukcesywnie budować pozycję swojej marki. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam do recenzji. Obudowa 08 w całości wykonana została z plastiku, co szczerze mówiąc jest lekkim rozczarowaniem, jednak sam design jest dość oryginalny. Tylny panel w dotyku trochę przypomina papier, jest delikatnie matowy, ale przyjemny i co ważne odporny na zabrudzenia. Panel pokryty został dwukolorowym, geometrycznym wzorem, ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to moduł aparatu w kształcie diamentu. Jest to mój pierwszy smartfon z takim modułem. Miałem już kwadratowe, no wiem, że ten jak przechylimy, to też jest kwadrat, ale nie o to chodzi. Prostokątne, okrągłe, eliptyczne, zostały jeszcze chyba tylko trójkątne, a później lecimy z pięciokątami, sześciokątami i tak dalej. Moduł dość wyraźnie wystaje ponad obudowę, dlatego dla jego bezpieczeństwa powinniśmy używać dołączonego do zestawu Etui. Etui jest przeźroczyste i dobrze spełnia swoją funkcję, delikatnie wystając ponad moduł aparatu. Jeszcze na chwilę wracając do tylnego panelu, fajnie ten moduł komponuje się z dwukolorowym wzorem może to detal, ale pozytywny. Boczna ramka, podobnie jak tylny panel, jest plastikowa, ale swoim wyglądem całkiem nieźle imituje metal. Jest twarda, lakierowana i błyszcząca. Z jej prawej strony umieszczone zostały przyciski funkcyjne do regulacji głośności oraz przycisk blokady, który zintegrowany został z czytnikiem linii papilarnych. Z lewej strony mamy slot na karty, a na dole głośnik multimedialny, port USB typu C oraz gniazdo audio. Telefon ma wymiary 168x76x9,7 mm, jest więc naprawdę cienki, ale jak dla mnie trochę zbyt duży, aby wygodnie obsługiwać go jedną ręką. Waga telefonu wynosi 205 gramów. Całkiem sporo biorąc pod uwagę, że obudowa w całości wykonana została z plastiku, ale telefon jest dobrze wyważony, dzięki czemu pewnie leży w dłoni. Infinix X08 posiada ekran o przekątnej 6,85 cala wykonany w technologii IPS LCD. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD i obsługuje podwyższoną częstotliwość odświeżania 90 Hz. Przeskok ze standardowej częstotliwości 60 do 90 Hz powoduje zauważalną różnicę w płynności zarówno w grach, jak i podczas codziennego użytkowania. W lewym górnym rogu ekranu mamy jeszcze punktowe wycięcie na dwa aparaty. Dodatkowo ekran 08 jest pokryty warstwą hartowanego szkła Gorilla Glass trzeciej generacji, która chroni go przed uszkodzeniami Wyświetlacz obsługuje technologię HDR, co jest sporym plusem, ale jego maksymalna jasność wynosi zaledwie 450 nitów. Jest to wystarczająco dużo, aby przeglądać na telefonie treści, nawet na zewnątrz. Telefon niestety nie pozwala nam na zmianę kontrastu ani temperatury kolorów, ale w ustawieniach ekranu mamy kilka dodatkowych funkcji. Mamy iCare, który w zależności od pory niweluje ilość emitowanego przez ekran niebieskiego światła. Jakość wyświetlanego na ekranie obrazu jest dobra. Nie jest to najlepszy ekran IPS, jaki widziałem. Ale jest naprawdę solidny. Obraz jest ostry, nie zauważymy tutaj nigdzie poszarpanej czcionki, a kontrast stoi na przyzwoitym poziomie, choć kolory skłaniają się ku zimniejszym tonom. Infiniti 08 zbudowany został na chipie Helio G90T. G90T, chociaż pochodzi ze stajni Mediateka, który kojarzy się raczej z budżetowymi chipami, to jednak jest jednym z wydajniejszych układów w jego portfolio. Świadczy o tym fakt, że można go znaleźć m.in. w bardzo dobrze przyjętym Redmi Note 8 Pro. Czy mi 6. Ale wracając do tego układu. G90T jest produkowany w 12-nanometrowym procesie technologicznym i składa się z dwóch rdzeń o taktowaniu 2,500 GHz i sześciu rdzeń taktowanych zegarem 2 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada układ Mali-G76MC4. Pamięci RAM mamy aż 8 GB, naprawdę sporo biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z telefonem za 600 zł. Dodatkowo mamy tutaj 128 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej na dane i to wykonanej w szybkim standardzie UFS, który zapewnia dużo większe prędkości zapisu i odczytu niż pamięć starszego typu EMC. Wyniki Infinity X08 w testach syntetycznych wyglądają następująco. W benchmarku Antutu G90T wykręcił prawie 260 000 punktów. W 3 dmarku w teście Wildlife 1317, a w teście Slingshot Extreme 2542. W Geekbench 4 wynik 08 to 2522 punkty za 1 i 6741 punktów za wszystkie rdzenie. Natomiast w Geekbench 5 są to kolejno 530 punktów za 1 i 1692 punkty za wszystkie rdzenie. Jak widać, wyniki Infinity X08 wyglądają całkiem nieźle i nie tylko nie odbiegają od wyników wyposażonego w ten sam chip Redmi Note 8 Pro, ale są na poziomie wyników Redmi Note 9 Pro ze Snapdragonem 720G. Myślę, że Infinity X08 zapewnia, jak na swoją półkę cenową, naprawdę dobrą wydajność. Na telefonie możemy bez problemu uruchomić i grać na wysokich ustawieniach grafiki, wymagające tytuły 3D jak Call of Duty Mobile czy Asphalt 9. Jedyny minus to chłodzenie. Zauważyłem, że 08 dość mocno się nagrzewa, kiedy pracuje dłużej pod dużym obciążeniem. Jeśli chodzi o aparaty, to mamy ich w sumie 6, 4 z tyłu i dwa z przodu. Kamera główna to Sony IMX 686 z matrycą 64 mega, czyli ten sam obiektyw co w Poco F2 Pro, Redmi K30 czy Realme X7 Pro. Poza nim mamy tu jeszcze 8 megapikselowy aparat ultra szerokokątny, który pełni także funkcję kamery makro, oraz aparat do rejestrowania głębi i kamerę do zdjęć nocnych. Z kolei z przodu mamy dwa aparaty do selfie, jeden z matrycą 48 mega, drugi szerokokątny z matrycą 8. Aparat główny domyślnie robi zdjęcia w 16 mega, łącząc cztery sąsiednie piksele w jeden i chociaż bez problemu możemy zrobić też zdjęcia w pełnych 64 megapikselach, to jednak radzę pozostać przy tych 16. Tak naprawdę zdjęcia w pełnych 64 nie daje wiele korzyści. Na pewno nie na tyle, aby rekompensowały one większą wagę plików i dłuższy czas zapisywania zdjęć. Jakość zdjęć z kamery głównej nie imponuje. Zdjęcia są ostre, ale ich szczegółowość stoi na co najwyżej średnim poziomie. Kolory z kolei wyraźnie skłaniają się ku zimniejszym tonom, przez co wydają się one lekko wyblakłe. Być może przyczyną tego jest chęć za wszelką cenę rozjaśnienia zdjęć przez aplikację aparatu. Nie każdego, bo aplikacja rozpoznaje, w jakiej jesteśmy scenarii i dostosowuje do niej ustawienia. Dla porównania tak wygląda zwykłe zdjęcie, a tak z rozpoznaną scenarią, gdzie od razu widać, że trawa ma zdecydowanie podrasowaną barwę. Tutaj mamy jeszcze zdjęcie z dwukrotnym zoomem. Zdjęcia nocne wspomaga dodatkowy obiektyw Ultra Night, ale nie przekłada się to na jakieś spektakularne efekty. Dodatkowo aplikacja aparatu sama wykrywa kiedy zdjęcia są robione w nocy i włącza tryb nocny, ale mamy też dodatkowy dedykowany tryb supernocny. Niestety działa on tylko na głównym aparacie, ale robi zauważalną różnicę. Na plus poprawia ostrość i rozjaśnia zdjęcia, ale na minus dodaje lekko żółte zabarwienie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość zdjęć, zarówno dziennych, jak i nocnych, to Kubot X30 i Redmi Note 9 robią lepsze. Tryb nocny dostępny jest również dla aparatu do selfie. Niestety, po raz kolejny działa tylko z kamerą główną. Szkoda, bo dobrze się spisuje, choć zapisywanie zdjęć trwa wtedy trochę dłużej. Aha, kamerę do selfie wspomaga również dioda doświetlająca. Na podobnym do kamery głównej poziomie stoi obiektyw ultraszeroki, który również ma tendencję do zbyt mocnego rozjaśniania zdjęć. Domyślnie ujęcia przechodzą przez algorytm, który stara się usunąć wszelkie zniekształcenia kadru. Za zdjęcia w trybie makro, jak już wspomniałem, odpowiada kamera szerokokątna. Stąd ujęcia mają wielkość 8 megapikseli. Jest to znacznie więcej niż standardowe 2 mega, które przeważnie mają te kamery. Zdjęcia makro wyglądają naprawdę dobrze. Z dużą głębią, wysoką szczegółowością i żywymi kolorami. Są to zdecydowanie jedne z najlepszych zdjęć makro na tej półce cenowej. Filmy możemy nagrywać w max 4K. Przy 30 klatkach na sekundę lub Full HD przy 30 i 60 klatkach na sekundę. Jakość filmów, podobnie jak zdjęć, nieco rozczarowuje, zwłaszcza w maksymalnej rozdzielczości. Kolory są raczej matowe, a zakres dynamiki jest ograniczony. Obniżenie rozdzielczości do Full HD trochę poprawia jakość. Ale ilość szczegółów jest wciąż dość niska w porównaniu do nagrań z np. Na Redmi Note 9. Dużym plusem Infinity X08 jest obecność elektronicznej stabilizacji obrazu, zarówno dla kamery głównej, jak i ultraszerokiej, ale tylko do rozdzielczości Full HD i przy 30 klatkach na sekundę. Stabilizacja działa dobrze, sprawnie niwelując drgania. Muszę jeszcze wspomnieć o aplikacji aparatu, która przypadła mi do gustu. Jest prosta, intuicyjna i dobrze zorganizowana. Jedynym jej mankamentem jest jej tłumaczenie a raczej jego brak, bo aplikacja w całości jest po angielsku. Jeśli chodzi o system, to firma InfinitX opracowała własną nakładkę XOS opartą na Androidzie 10. Muszę przyznać, że niewielu producentów decyduje się na taki krok. Zdecydowana większość mniejszych producentów albo stawia na czystego Androida, Albo ogranicza się do lekkich modyfikacji. Natomiast Infinity x nie można odmówić ambicji, bo poziom modyfikacji względem czystego Androida jest naprawdę spory. Do tego dość regularnie pojawiają się aktualizacje. Obecnie na telefonie zainstalowana jest wersja XOS 7 z poprawkami bezpieczeństwa z marca 2021 roku. To na pewno jest spory plus tego systemu. Największym minusem jest jego wyrywkowe tłumaczenie oraz przepakowanie interfejsu reklamami, które pojawiają się na pasku powiadomień albo po wysunięciu szuflady z aplikacjami. Do tego preinstalowanych mamy tutaj pokaźny zestaw gier i aplikacji reklamowych. Rozumiem, że dzięki temu telefony Infinitix mogą być tańsze, bo każda z tych aplikacji oznacza dodatkowy zarobek dla producenta, ale poziom zaśmiecenia systemu zostawia daleko za sobą nawet MIUI. Poza typowymi aplikacjami reklamowymi, które nadają się tylko do usunięcia, znajduje się tutaj również kilka aplikacji rozwijanych przez samego producenta. Jest to społecznościowy X aplikacja z motywami X Team oraz umożliwiająca dzielenie się aplikacjami X Lite. Poza tym XOS posiada całe mnóstwo przydatnych ustawień, takich jak oszczędzanie baterii, które możemy włączyć na górnej belce albo w ustawieniach baterii. Dostępne są tutaj dwa tryby: Power Boost, który wydłuża czas pracy o kilka godzin, Albo Ultra Power Saving, który wydłuża czas pracy nawet o kilkaset godzin, ale ogranicza możliwości telefonu do najbardziej podstawowych funkcji. Poza tym Infinity X08 umożliwia poprawę dźwięku przez włączenie jednej opcji zatytułowanej Bez Loudness. Działa ona jak mały, ale dający zauważalne efekty wzmacniacz. Mamy tu jeszcze aplikację DTS Sound, która posiada kilka profili dźwięku i equalizer. Poza obecnym także w innych telefonach Game Mode, który pozwala optymalizować system i wydajność pod kątem gier, obecny jest również Social Turbo, które zawiera kilka ulepszeń dla aplikacji WhatsApp, np. filtr aparatu, standardowe ikony i możliwość podglądania wiadomości bez oznaczenia jej jako odczytana. Telefon posiada wbudowany akumulator o pojemności 4500 mAh. Oczywiście na telefonie przeprowadziłem standardowy test wytrzymałości i 08 był w stanie przez ponad 14 godzin odtwarzać film na YouTube w trybie pełnoekranowym, z głośnością i jasnością ustawioną na 50% i z częstotliwością odświeżania ustawioną na 90 Hz, i zostało mu jeszcze 14% energii. Jest to naprawdę dobry wynik, dla porównania Redmi Note 8 Pro z tym samym procesorem, ale i także taką samą baterią o pojemności 4500 mAh w identycznym teście zjechał baterię do 13% w 15 godzin, ale przy częstotliwości 60 Hz. Zmniejszenie częstotliwości do 60 Hz spokojnie pozwoliłoby 08 pobić ten wynik. Ładowanie baterii za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza o mocy 33 W pozwala na naprawdę szybkie ładowanie telefonu. Aby naładować telefon od 0 do 20% potrzebujemy około 18 minut. Na naładowanie do 50% potrzebujemy 25 minut, do 65 około pół godziny. Dalej szybkość ładowania już wyraźnie spada i finalnie naładujemy akumulator od 0 do 100% w jakieś półtorej godziny. Jest to jednak wciąż bardzo dobre tempo jak na tę półkę cenową. Infinity X08 posiada gniazdo na dwie karty w formacie nano SIM oraz dedykowany slot na kartę pamięci. Jeśli chodzi o łączność, to obie karty mogą pracować z siecią LTE. Poza tym 08 ma dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i moduł GPS, a także podstawowe czujniki jak światła, zbliżeniowy czy żyroskop. Minusem telefonu jest brak modułu NFC do płatności mobilnych i diody powiadomień. Choć brak NFC wynika niejako z tego, że Infinitix jest popularny głównie na rynkach, gdzie z tego standardu się nie korzysta. Całkiem słusznie, więc producent zrezygnował z dość drogiej certyfikacji pod tym względem. Jeśli chodzi o dźwięk to Infinity X08 posiada pojedynczy głośnik multimedialny. Jakość dźwięku z niego jest w porządku. Dźwięk jest głośny i czysty bez zniekształceń, choć bas jest bardzo słaby. Dodatkowo telefon posiada jeszcze gniazdo jack 3,5 mm. Co zaś się tyczy jakości głośnika do rozmów, to podobnie jak głośnik multimedialny stoi na dobrym poziomie. Głos jest wyraźny i klarowny w obie strony. Zintegrowany z przyciskiem zasilania boczny skaner linii papilarnych działa bardzo sprawnie, celnie rozpoznając nasz odcisk i błyskawicznie odblokowując urządzenie. No, i przyszedł czas na podsumowanie. Infinity X08 do kupienia jest za około 600 zł i w tej cenie uważam, że jest to ciekawy model. Choć taki niezbalansowany, dość mocno rozchwiany. Telefon na pewno wyróżnia się swoim niecodziennym designem z dużym i charakterystycznym modułem aparatu w kształcie diamentu, ale jego obudowa, choć solidna, to jednak w całości wykonana jest z plastiku. System XOS7 jest naprawdę rozbudowany, ma wiele dodatkowych, przydatnych ustawień, ale na jego uprzątnięcie trzeba poświęcić trochę czasu. Jeśli chodzi o wydajność, to mamy tutaj aż 8 GB pamięci RAM, szybką pamięć wewnętrzną UFS oraz Helio G90T, czyli jeden z najmocniejszych chipów w tym segmencie rynku. Ale telefon wyraźnie nagrzewa się, kiedy pracuje dłużej pod obciążeniem. Dużym plusem jest szybkie ładowanie i dobra żywotność baterii, nawet w trybie 90 Hz. A jak już jesteśmy przy tym, to poza podwyższoną częstotliwością i powłoką Gorilla Glass. Ekran 08 niestety nie ma wiele więcej do zaoferowania. Maksymalny poziom jasności, jak i nasycenie kolorów są bardzo przeciętne. Zdjęcia z telefonu też są nierówne i w porównaniu z konkurencją rozczarowują. Dobrze spisuje się tryb nocny, a kamera selfie pozwala robić ładne zdjęcia. Poza tym mamy tutaj gniazdo audio i slot na kartę pamięci, ale brak modułu NFC itd. Tak tak Zawsze przy jakimś plusie pojawia się jakieś ale. Na pewno jednak z tego telefonu można się cieszyć i można być z niego zadowolonym, bo 600 zł to uczciwa za niego cena. Infinity X08 pod kilkoma względami co prawda ustępuje kubotowi X30 czy Redmi Note 9, ale pod kilkoma ich przewyższa. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie, ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia, cześć.